Energy Zone. Profesjonalna suplementacja sportowa. Białystok, ulica Kawaleryjska 20. Największy wybór i najniższe ceny w mieście. Specjalne rabaty dla posiadaczy kart kibica. Energy Zone. Z nami osiągniesz swój cel. Panie trenerze, do 90. minuty chciałem zadać pytanie. Słaby wynik, nie najlepsza gra. Wynik uratowany, a gra? Byliśmy na innych meczach. Tak, uważa pan, że gra w porządku? No akurat wie pan, no jest okres przygotowawczy i akurat my mieliśmy bardzo dużo sytuacji, stworzyliśmy sobie i dziwię się takim opiniom, jak pan mówi, bo daliśmy bardzo dużo strzałów i bardzo dobrych kilka akcji zbudowaliśmy, także spokojnie z tym mocem. W 60. minucie krzyknął pan więcej gry. Trochę szwankuje jeszcze kreowanie akcji. Czemu pan taki negatywny jest? No to jest generalnie nasze zawsze takie ten wszystko negatywnie. No pozytywów trochę. No gramy, staramy się grać, jest okres przygotowawczy, jeszcze nie ma ligi, także więcej optymizmu panu życzę, bo pan tak widzę od razu. I mina taka pesymistyczna i pan też trochę optymizmu więcej. To teraz będzie optymizm, bo chyba najlepszy na boisku, moim zdaniem, Taras Romańczuk miał dużo sytuacji. Czy pan się z tym zgodzi? No to, że miał dużo sytuacji, to nie znaczy, że był najlepszy na boisku, bo to oddał kilka strzałów. No, miał, był groźny, ale on też inne rzeczy, które robił, to nie brakowało mu pewnych takich elementów, których pracujemy i to, co chcemy zrobić, ale generalnie no, ja zadowolony jestem, bo pracujemy dosyć ciężko i jednak gdzieś tutaj ci zawodnicy wczoraj pokazali, że gdzieś będą walczyli o te miejsce. Dzisiaj ci zawodnicy tutaj też niektórzy potwierdzili to, że mają jakieś tam znamiona dobrej dyspozycji, no i za dwa tygodnie mamy mecz ligowy i to jest dla nas najistotniejsze. Właśnie dwa mecze, dwa tygodnie do pierwszego meczu w lidze. Ten skład, który dzisiaj zagrał, to jest skład na ten moment optymalny? No optymalny będzie ten, który w tym meczu wystąpi, także można wiele rozpisywać. No wiadomo, że jest jeszcze Michał Pazdan, który nie grał z powodu urazu, Frankowski jest chory, Gajusa też nie chcieliśmy ryzykować, także tych zawodników jeszcze kilku mamy, których gdzieś tam rywalizacje w zespole podnoszą. Kiedy rozmawialiśmy z panem na połowie jesieni, po otwarciu stadionu, mówił pan, że dalej walczycie o utrzymanie. Nie chciał pan powiedzieć, że o coś więcej. Jak jest teraz? No nic się nie zmieniło od tego czasu. Dalej utrzymanie, nawet pozycja w tabeli i bardzo ładne perspektywy nie zmienią. No trochę optymizmu pana więcej już, to już akurat jest dobre, ale ja akurat stąpam po ziemi też. Teraz ja właśnie próbowałem u pana do optymizmu wzbudzić, czyli dalej cel Jagiellonii to jest utrzymanie. Tak jest.